Kolejna odsłona grudziąckiej wiosny teatralnej, Znachor Teatru Słowackiego z Krakowa, a z nami reżyser Jakub Ruszkowski. Witam pana bardzo serdecznie. Panie Jakubie, najpierw zaczniemy od tego, że przenieść takie przedstawienie z Teatru Słowackiego na scenę do Grudziądza to było spore wyzwanie. Cieszę się, że przyjęliście to wyzwanie. Proszę powiedzieć, jak udało wam się wpasować z waszą niecodzienną przecież scenografią na naszą grudziądzką scenę? No faktycznie było to pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego że cała scenografia tutaj jest na kołach i my się śmiejemy, że my jej nie montujemy, tylko ją zwozimy. No ale potem to wszystko trzeba, wszystkie te pozycje, wszystko to poustawiać. No i faktycznie zajęło nam to dodatkowych ileś godzin i też wczorajszy dzień, żeby to wszystko przygotować pod tą scenę, pod jej gabaryty, które są oczywiście trochę inne niż nasze i tak dalej, więc... Ale to myślę, że to jest fajna zabawa. No. Zawsze to jest też jakaś taka ekscytacja i coś nowego, nie? Więc jakby daliśmy radę, myślę. Nas też bardzo cieszy to, że Teatr Słowackiego z tak ciekawym przedstawieniem przyjeżdża do Grudziądza, bo Znachor wszystkim właściwie jest znany. Ta opowieść filmowa, książkowa. I pytanie, jak wasz spektakl ma się do tego najbardziej znanego, do tej najbardziej znanej wersji filmowej, do Bęgi Mostowicza? Bo czytałam gdzieś, że pan zakłada, że wszyscy widzieli ten film, że znają tę historię. Że znają historię, tak, że wszyscy widzieli niekoniecznie łącznie ze mną, ponieważ ja ten film oglądałem pewnie gdzieś w młodości w telewizji, a teraz z premedytacją go nie oglądałem, żeby też się jakby tym nie sugerować i tak dalej. Obejrzałem już po naszej premierze i no ma się dość mocno, ponieważ i film, i ten spektakl jest wierny książce. To znaczy opowiadamy tę samą historię, oczywiście w inny sposób, używając innego, nie wiem, języka artystycznego i tak dalej, natomiast historia, dialogi i tak dalej, no jest wzięta z książki, więc jeśli o to chodzi, to jesteśmy blisko, oczywiście. Oczywiście też i daleko, no bo tam film, tutaj teatr, no wiadomo było, że to co na przykład wygląda fajnie, te chłopskie chaty w wersji filmowej, no to na scenie i wszyscy ludzie w szarym lnie nie wyglądałoby to może zbyt interesująco, więc jakby jeśli chodzi o stronę estetyczną, to się różnimy, natomiast treściowo myślę, że jesteśmy blisko. I wy macie swój pomysł na tę historię i na przedstawienie tych postaci, które są znane właśnie z filmu i być może istnieją w wyobrażeniach tych, którzy kochają tę książkę i czytali tę książkę, bo każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. O tym za chwilę porozmawiamy, ale chciałabym zapytać, dlaczego sięgnął pan po ten temat? To, że to jest aktualny temat, to chyba wszyscy wiemy. No pewnie tak się zawsze mówi, że to jest aktualne. Natomiast to, co mnie bardzo jakby tutaj zaciekawiło na dzisiaj, to jest to, że pomimo jakby tej całej, nie wiem, smutnej, melodramatycznej warstwy, to jest to historia o bardzo w sumie rzadka w naszych czasach, o człowieku, który chce czynić dobrze, który chce pomagać i chce pomagać też jakby, nawet jak to jest, nie wiem, niezgodne z prawem i tak dalej, to jakby to, ta pomoc drugiemu człowiekowi jest na pierwszym miejscu. I to wydawało mi się bardzo dzisiaj dużą wartością w świecie, kiedy właśnie te wszystkie prawa, kalkulacje, zależności stają się tak istotne, to ta jakby bezwarunkowa chęć niesienia pomocy, taka bardzo też pozytywna w swoim przesłaniu, wydała mi się bardzo, bardzo nęcąca na dzisiaj. Takim nawiązaniem do współczesności są kostiumy, scenografia. To te kolorowe, barwne kostiumy, ta scenografia, to wszystko aż kipi od z jednej strony ludowości, z drugiej strony sięga po kolorowy pop. Jak trzeba by trzymać było to wszystko w ryzach, żeby się w tym nie zgubić, nie zgubić tej prawdziwej historii? No pewnie takim naszym filarem tu jest główna postać tego naszego tytułowego Znachora, który faktycznie nawet jakby nie rusza się na spektaklu. W sensie on jest właśnie tym, który trwa i wokół którego ten świat jeździ, szaleje i te kolejne korowody tych kolorowych postaci się pojawiają. On jest, bo ma tą swoją misję i jakby za nim podąża i myśmy też chcieli za nim podążać, jednocześnie jakby próbując to opakować w sposób jakoś ciekawy i też czytelny dla współczesnego widza. Nawiązanie do współczesności jest między innymi wypadek w kartonach.
Wszyscy wiemy, o jaki wypadek chyba chodzi. Tak, no dużo tu jest nawiązań takich popkulturowych czy muzycznych i tak dalej. No próbuję się tym bawić, żeby dialogować ze współczesną publicznością, no bo teatr zawsze się dzieje tu i teraz, no nie? W sensie możemy mówić, że to jest jakby historia historyczna, znaczy wydarzenie historyczne, czy jakby opowiadam o, nie wiem, o sytuacji sprzed 100 lat, natomiast no ta energia, która się wydarza pomiędzy sceną i widownią jest właśnie z tego dnia dzisiaj w Grudziądzu, no i to się nie zmieni. To w teatrze chyba jest cudowne, że umawiamy się na coś, że to jest tak naprawdę kwestia umowna. To są obrazy, które też mają pobudzać naszą wyobraźnię i gdzieś nas prowadzić. No ja to kocham w teatrze, w sensie i to jak się też pozwala widzom z tym pracować. W sensie, że oni sami sobie muszą coś dopowiedzieć razem, jakby z nami w tej historii być, czy za nią podążać, no to jeśli to się w teatrze udaje, no to to jest, myślę, ogromna jego wartość. To jeszcze porozmawiajmy o muzyce, bo muzyka ma też ogromne znaczenie w tym przedstawieniu, między innymi dlatego, że będzie grana tu i teraz na żywo, co jest kolejnym atutem ogromnym przedstawienia, bo rzadko możemy słuchać muzyki na żywo podczas przedstawienia, ale też te kolejne utwory, które zostały dobrane, one w jakiś sposób charakteryzują kolejnych bohaterów w przedstawieniu. Tak, no jakby wzięliśmy współczesne utwory, natomiast założeniem było, że je przearanżowujemy na właśnie taki jazzowy band z lat 20., 30. XX wieku, więc z jednej strony bawimy się tą współczesną konwencją, z drugiej strony właśnie cały czas przerzucamy mosty do tego, jak to było kiedyś i jak znaleźć linki pomiędzy tym światem z Nachora do Łęgi Mostowicza, a naszym światem dzisiejszym. No i faktycznie myślę, że ta muzyka, która jest takim jednoczącym też medium, które tak łatwo nas wciąga i pociąga, jest w tym po prostu pomocna. Ja szczerze mówiąc, jak przeglądałam różne wywiady, a szczególnie zwiastuny waszego spektaklu, cały czas mam w głowie wybrany Dance Now, więc to jest taki motyw przewodni, który genialnie został zaśpiewany przez aktorkę z Ukrainy, która znalazła schronienie również w waszym teatrze i w tym przedstawieniu. Tak, to prawda, jest z nami Ania. Mi też bardzo zależało, jak wybuchła wojna, żeby dołączyła do nas, do obsady i no jest i jakby dopełnia ten świat. Tutaj jeszcze wydawało mi się to jakby bardzo, bardzo temu bliskie, no bo to jest historia kresowa. To jest historia właśnie, która no najpierw dzieje się w Warszawie, ale potem przenosimy się na Kresy, do Polski, która już dzisiaj nie jest Polską, bo jest już właśnie częścią w tym wypadku chyba Litwy bardziej niż Ukrainy, tak. Natomiast jakby wydawało mi się, że tam jest absolutnie miejsce dla Ani, już nie mówiąc o tym, że właśnie w sytuacji, kiedy my mówimy, że chcemy pomagać i chcemy jakby być ponad tymi podziałami, czy ponad tym, co wolno, a czego nie wolno, no to wydawało nam się oczywiste, że chcemy, żeby była z nami, no i to, co tutaj robi, jest dla mnie fantastyczne. I w tym momencie ciśnie się jeszcze jeden temat, bo ten spektakl został między innymi sfinansowany przez widzów, którzy zrzucając się na to przedstawienie, mówiąc kolokwialnie, jakby zdecydowali o tym, że takiego teatru właśnie chcą. To chyba też wyjątkowo ważne dla reżysera, dla ludzi teatru. Tak, no i wyjątkowo ważne myślę, że dla nas w Teatrze Słowackiego, że mimo trudnych naszych relacji z władzami, no to jakby ta nasza publiczność faktycznie nas ogromnie wspiera, jest z nami cały czas, nie tylko duchem, ale w tym wypadku też faktycznie i portfelem. I no i tak między innymi, chociaż tu są też pieniądze z Ministerstwa Kultury, są częścią budżetu tego spektaklu, ale faktycznie ta obecność widzów z nami już od początku tworzenia i potem przez wszystkie spektakle na widowni, no to myślę, że to jest bardzo duża wartość. To jest maksyma stara jak świat, że widzowie głosują nogami, czyli przychodząc na przedstawienia i tutaj też myślę, że dzisiaj też tak będzie, bo to przedstawienie też cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród grudziądzkich widzów i wielką niecierpliwością na nie czekamy. Mam nadzieję, bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będzie to miły wieczór w teatrze. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.